Łukasz Karpiel, PCH24 TV, Szczęść Boże, program Czas Maryi. To miejsce, w którym mówimy, jak Matka Boża przygotowuje nas na powtórne przyjście Jej umiłowanego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest ze mną pan Waldis Grinsztajns, witam serdecznie. Szczęść Boże. Pisarz, działacz katolicki, ale nade wszystko znawca tematyki objawień, przez którą to tematykę, przez yy, sprawy związane z objawieniami prowadzi nas już od wielu, wielu programów, za co serdecznie Bóg zapłać. A dziś Państwa uwadze polecam szczególną wspólnotę. Apostolat Fatimy to ludzie, którzy modlą się, szerzą przesłanie płynące z Fatimy, budzą sumienia Polaków. Jak do tej wyjątkowej wspólnoty dołączyć? Wszystko w opisie tego filmu, a na końcu jeszcze będzie okolicznościowy baner, wszystkie dane na ten temat. Zachęcam, polecam, naprawdę, naprawdę warto. Dziś wędrujemy do Włoch, południe Włoch, gorące i takie też będzie to przesłanie, o którym za chwilę sobie porozmawiamy, a które otrzymała, usłyszała od Matki Bożej siostra Elena Jelo, która urodziła się w Kalabrii na południe Włoch, Zmarła w Rzymie w 1961 roku, rodziła się w 1895 i, tak jak mówię, tak jak to południe gorące, tak i również tu Matka Boża, to przesłanie bardzo mocne, bardzo zdecydowane. Siostra Elena jeszcze dodatkowo została obdarzona łaskami stygmatów. Proszę o więcej szczegółów tego wspaniałego. ja się, yy, yy, ja się najważniejsze na żejżycie jest też. Jak wszystko, te nowe i że ona miała, te rozmowy mistyczne, że ona miała z Matka Boska, z panem Jezusem, i wszyscy, e, co oni mówili, jak to ma sens w ten kontekście, e, co Matka Boska mówiła Lazalet, potem mówiła fatime, potem mówiła Fakita. Tak, jest taką wewnętrzną logikę. Ja ma to tak, tak. Mhm. Są spójne przekazy cały czas, gdzie e, pokazują, Realność, co to będzie, jak Matka Boska mówi, jak, jak lekarz. Sytuacja jest taka: lekarstwo jest ten, lekarstwo religijne, e, że duchowe i ono oferuje, i jak niestety ludzie nie, nie słyszał i wtedy pokazuje bo wtedy będzie kara. Będzie najpierw kara, gdzie ludzie robią same wojny i tak dalej, potem Bóg kara, ale na końcu. Eh, Niepokalane serce Marii jest, triumfuje mm. i eh, też jak to będzie. I interesujące jest, właśnie tutaj, że nie tylko Matka Boska miała ten, ten eh, obawienie, Flasalete, w Fatima, fakite, w ale gdzie też mówili doświęcię, a bezbjęcię też Na, nas mówił, nas powtórzą. Ten, ten temat, co so, ludzie nie mogą mówić, ja nigdy nie słyszałem, to nowe dla mnie. Nie. Czyli tak wielokrotnie jest to powtarzane, że właściwie nie można tego nie usłyszeć. Tak. Chociaż okazuje się, że można, bo ludzkość niestety nie wszystko wypełniała i nie idzie tą tak. drogą. I... Ale nie ma usprawiedliwienia, że nie słyszała. Tak, bo, bo, bo nie, jest tylko, nie jest tylko Matka Boska. Są kilka świętosłowy, na przykład jest błogosławiona na Maria Taigi, Potem święty, o, o, nie, nie w czasach, ale też święty ojciec Pio, błogosławiony Francisco Palao święty Jan Bosko, sługa Boży Bernardo Clausi, błogosławiony Mora. Canorimora. So widzimy, że so dużo ludzi miało ten fenomen mistyczny uh -huh. i wszyscy mówią dokładnie to samo. No uh -huh. też i siostra Elena Aguero, również błogosławiona, błogosławiona, tak. beatyfikowana tak. w 2011 roku przez papieża Benedykta XVI. Tak, ona była bie beatyfikowana i cała ceremonia beatyfikacji możemy zobaczyć na internet. Papież Benedek XVI dekretował, że beatyfikacja będzie w tej diosesji, gdzie ona to w tej diosesji Kosencach. I tam jest cała ceremonia, każdy może to, to zobaczyć. E ona, interesujące jest to, że, że ona e, już są, da, e, kilka, kilka porodstw, możemy mówić, że już są spełnione, bo ona zaczynała e, mieć ten jawis od 1923 roku. Ona była bardzo chora, potem e, zdrowała, ale e, każdy rok w Wielkim Tygodniu ona cierpiała ból, męki e, naszego Pana Jezusa W tym Piątek że tak, tak, zawsze każdy, i, i, są na, na, na internet są filmy, filmowali to, jak ona cierpiała, to, to wszystko. I jak ona jest błogosławiona, ten materiał teraz jest publiczny. E, ona, interesujące je, e, ona pisała listy, do siostry e, o Benito Mussolini. E, proszę mówić, to twój brat, że e, Italia nie musi nastę następować na Druga na Wojnie światowa, bo no. będzie fatalnie do Włoch i będzie fatalne personalne dla nich. A się ostrzegała siostrę Mussoliniego, żeby tak, Włochy tak. nie angażowały się? Nie angażowała. to, co on napisała do Edwina Mussolini, siostra ten Benito Mussolini, a Mussolini nie, nie chciał słuchać, ta picha on zaczyna. E, na, Stąpił na wojnę. nie był potrzebny, ale on stąpił na wojnę, tylko na picha i bo jak się skończył, fatalnie do Włoch i fatalnie do, dla niego personalnie. No to. Ale e, interesujące jest teraz zobaczyć co Matka Boska mówiła, co Pan Jezus też mówiła do e, e, Elena i Jelu. I właśnie ja klasyfikowałem to w temacie, bo, bo te nowe objęcia były e, dużo, od 23 do smierci. Czyli do co, 60. roku Tak, co prawie 40 lat. Ale klasyfikujemy na tematy, bo wtedy będzie jasniejsze, jak, jak mm -hmm. to jest. I pierwsze jest. A jeszcze przepraszam najmocniej, jeśli wyjdę w słowo a gdybyśmy jeszcze dwa zdania na temat stygmatów, bo siostra też taką tak, łaską to... była obdarzona też również, że go ojciec pije, choćby nawet na to też warto tak. zwrócić uwagę. Tak, tak, i są, są filmowane, jak, jak ona miała ten, 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 ten stygmaty jak ona cierpiała. To, 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 ten no właśnie, był... bo przepraszam, że zwrócę uwagę, ale właśnie tak się mówi, że stygmat, tak jest jedno słowo, ale z jakim to się niewyobrażalnym cierpieniem wiąże, no, no sobie, że no, nagle są no, rany no, tak, na wystarczy, rękach. No wystarczy myśleć, że na przykład, kiedy mamy igłę, uh -huh. igłę na rękę, jak to boli. So myśli, co myśli, co to jest, to, to taka wielka dziura tutaj. Więc to, to jest to łaska ta, ta, wielkie, wielkie I oni cierpieli to, czyli cierpieli to, oferować to, to do Matka Boska, do Pana Jezusa, ników. Bo oni, e, normalne e, osoby, wiedzą, co to jest piekło i wiedzą, co to jest niewie, co to jest Matka Boska, oni, oni patrzą, jak to jest poważne, jak to jest w ten sens radykalne. Niewo jest doskonałe, pieko jest okropne i też doskonałe, okropne w ten mm -hmm. sens. I e, to jest, dlaczego oni się oferują, nie, musimy robić wszystko, aby ludzie nie pada do piekła, musimy robić wszystko, aby ludzie idę do nieba. I to jest, dlaczego oni akceptowali. Ten, to, to jest wielki ból faktycznie, bo Pan Jezus miał faktycznie pasja, Tak, z uczestnictwem w, w, w I ona, każdy, każdy Wielki Piątek to miało, zaczynało się i potem do niedziela z e, Marwistania się skończyło. I e, też są zdjęcie, to, to każdy może to zobaczyć mhm. bez problemu. Ale wracamy do e, ten temat, co Matka Boska i Pan Jezus mówiły. Do siostry. Co so pierwszy punkt jest, będzie ogólne zepsucie ludzkości. I znowu zwróćmy uwagę, zanim tutaj przejdziemy do czytania, to jest coś tak Pan mówił. taki, Tak jakbyśmy oczekiwali od lekarza, chociaż wiadomo, mm. że różni lekarze postępują nas. Tu mamy do czynienia z tym boskim lekarzem, czyli mm. jest diagnoza, sposób wyjścia i co będzie, jeśli tego nie posłuchamy. To mm. i więc, więc Zacznijmy od diagnozy. Co siostra, błogosławiona siostra Elena Jelo usłyszała. Człowiek zbuntował się przeciwko Bogu. Panuje epidemia nienormalności nie tylko w duszach dorosłych, ale nawet wśród dzieci, która sprowadzi na świat ruinę i śmierć. Świat stał się ogromnym grobowcem umarłych i umierających. Niewinność dzieci jest przedmiotem działania sideł szatańskich. Młodzież ginie przez skandale i nieporządek życia małżeńskiego. Władcy narodów nie chcą światła Bożego, wśród nich są ci z Włoch, ponieważ używają mojego imienia i mojego syna, mojego imienia i imienia mojego syna Jezusa. Mówią, że są chrześcijanami, ale są przeciwni prawom ewangelicznym. Grzech nieczystości sieje spustoszeniem wśród młodzieży, wśród dzieci. Rodziny chrześcijańskiej już nie ma. Wrogowie Kościoła nie robią już tajemnicy, chcą wypędzić Chrystusa z rodzin, szkół, warsztatów, społeczeństwa, sumień. Ludzie nie uznają już swojego Boga. Ich Bogiem jest grzech, przyjemność i nieuczciwość. Grzech nieczystości został przekształcony w uwodzicielską, diaboliczną sztukę. Większość ludzi żyje w błocie. Ten grzech przyniesie ruinę i śmierć. To, to widzimy dzisiaj, każdy to, to widzi, jak, jaka jest sytuacja. I to... Proszę zobaczyć, że, że Matka Boską mówi to w latach 50., 40., 50. Kiedy bił swe, ale nigdy nie jak dzisiaj. Mm -hmm. Wtedy to na, 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 na przykład kilka rzeczy, że dzisiaj się pokazują, otwarte. W ten czasach to istnieje, ale ukryty, bo jeszcze był wstyd, a dzisiaj odwarte. I Matka Boska tu mówi. Otóż chciałam uwagę też jeszcze tutaj a propos polityków, kiedy tutaj to, to, te, te słowa są o politykach, którzy z jednej strony używają, mówi oczywiście Matka Boża o włoskich, ale to nie tylko, nie, nie tylko włoski. Używają no. imienia, mówią są chrześcijanami, ale są przeciwni prawom ewangelicznym. Tak, to... mieliśmy, w Wenezueli mieliśmy ten Hugo Chávez. Hugo Chávez cały czas skrzyżuje, mówi o Biblii i tak dalej. Ale co on robił? Komunizm. Zepsuło wszystko. E, przez, e, koszu katolicki w Wenezueli. jest przesladowany. To, to, to są problemy. Blokują koszul, atakują seminaristy. I on to robi na... Imię Boga. No, mm -hmm. i w Polsce też takich znajdziemy, którzy mm. mówią, że te wartości chrześcijańskie im są, im są drogie, a robią zupełnie, zupełnie coś innego. Tym bardziej, mm, oczywiście nie jesteśmy od tego, żeby liczyć cudze grzechy, ale tym bardziej ta wina jest, jest poważna, jeżeli się do tego używa, tak jak tutaj słyszymy, mojego imienia i mojego syna. I jeszcze kilka, kilka tych refleksji na temat ogólnego zepsucia ludzkości, które usłyszała siostra Elena. A jelo. Siły zła działają zwłaszcza wśród mężczyzn i są gotowe rozlać się po świecie, nie czyniąc już tajemnicy z żadnego celu. Człowiek pogrążony jest w mętnej fali korupcji, która próbuje zatopić świat. Ludzkość jest kierowana ku wygnaniu Jezusa Chrystusa z rodziny, dlatego zło narasta coraz bardziej. Grzech nieczystości osiągnął swój szczyt. Dwa aspekty, żebyśmy zwrócili uwagę, czyli kwestia właśnie nieczystości, i dwa. To wychęć tu się powtarza, wyrzucenia Jezusa, nauki Kościoła z rzeczywistości takiej doczesnej. Z pracy, tak, szkoły, tak. E, nie wiem, z uczelni, z warsztatu i tak dalej. No, przepraszam, wypisz, wymaluj. Bo wszystko my, się zmieniło. Cywilizacja chrześcijańska, to znaczy katolicyzm, nasza doktryna, nie był tylko w Koszele, był na wszystko. Uh -huh. Pomagamy drugiego, spróbujemy być lepszy ogólnie, jako społeczeństwo. A teraz nie. Od Chcemy być odwarty? Nie chcemy to, chcemy być daleko od tej wartości, Krystiany. Teraz e, mi e, si zorientujemy na coś innego. E, muszę być wolno seksualne. muszę być e, prawo, aby robić cokolwiek chcemy. Uh -huh. O, konsekwencje. Jest, jest takie hasło, ono będzie w tych dniach dość często słyszalne: to, co chce, po no prostu. Tak. I Niestety. patrz. I patrz końca. I też jeszcze jedną rzecz zwrócę uwagę na temat tego, że oto tak gdyby te maski opadają i tu już to wyraźnie jest, że już nikt nie kryje to złe siły. Ja ja I mówią, my tak chcemy tego Chrystusa wypędzić, was, was unurzać w tym grzechu. Tak, oni, oni, oni nie ukrywają już nic. Mówią on i włosny, że gdyby religia istnieje, musi być ukryta tam w Koszele. Kiedy nie, ma prawo być. No tak. właśnie, bo to już ta rewolucja postępuje. Tutaj. Tak, tak. To, 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 to się też nie ma co oszukiwać, że jest to taka chwila, dobrze, my się schowamy i przeżyjemy. Tak. No nie, nie, taki efekt. Znaczy, nie o to chodzi generalnie. Chodzi o usunięcie. Tak. I też widać tą tak gdyby, szatańskość tego. Ta, ta maska tego szatana się tutaj już zsuwa i to ta, ta jego, ta jego, ta jego, ta jego oblicze przerażające coraz bardziej jest widoczne. Jak bardzo dzisiaj to widzimy. Tak, ale niestety, co jest, jest, jest logiczne, ale smutne, jest ta korupcja ludzkości jest, bo jest korupcja duchowieństwa. Bez korupcji duchowieństwa to nie było. Tak, I oczywiście. też Matka Boska mówi do siostra, do błogosławionej Elena Jelu o ten temat. Tak, ten kryzys, kryzys duchowieństwa. Zwróćmy uwagę, że nie jest to pierwszy raz, kiedy Matka Boża ostrzega, właśnie wskazując na ten kryzys, jak to jest bardzo niebezpieczne. Posłuchajmy, co usłyszała siostra Elena. Kościół jest zraniony wewnątrz i na zewnątrz. Wtedy ciemność okryje ziemię, ponieważ jest zdominowany przez szatana, siły zła posuwają się naprzód, a siły dobra wycofują się. Kościoły są opuszczone, dusze konsekrowane zostawiają mnie samego w tabernakulum, niewielu jest tych, którzy mnie kochają. Moi kaznodzieje nie głoszą już Ewangelii. Zakonnicy, kapłani, wszyscy duchowni, dusze mi konsekrowane i czciciele mojego serca, muszą być na pierwszym planie, aby swoim przykładem walczyć z materializmem, żyjąc świętym życiem, muszą zbawiać duszę. muszą zaangażować się swoim apostolatem w walkę z materializmem, aby zdobyć królestwo Chrystusa. Tu tak. te objawienia, tu mówi Matka Boża i Pan Jezus do siostry, yy, siostry Eleny, no wyraźnie, wyraźnie wskazują, co boli to najświętsze serce naszego Pana i niepokrojone serce Maryi. Tak, że, że duchowieństwo jest sól I, i właśnie oni musieli być na pierwszej linii. Mhm. Niestety dzisiaj bardzo często widzimy, że kto reaguje przeciwko aborcji, kto reaguje przeciwko niemoralności, kto chce pokazać publicznie o, o religię. Bardzo często to, 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 to nie są ani księdze, ani biskupy. Dzięki Bogu, Jezus nie istnieją nasz biat, taki, taki biskupy to robią. Bardzo często kończąc w więzieniu, uh -huh. jak, jak ten biskup Matagalpa potem je w Nicaragua, zaczyna robić procesję najwięcej sakramenty. na ulicy, przeciwko ten szatanis, że ma ten rząd z Nicaragua, bo jest w więzieniu. Ale on robi, co trzeba robić ukrywać się. To jest droga do, 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 do porażki. Mm -hmm. I takie próbowanie układania się z tą tak, władzą, tak. że jakoś się dogadamy. To się dogadamy. To też jest to samo. Będą zniszczyć koszu, ale na cichu i powoli. Mm -hmm. Otóż to. E... I kolejna, kolejna, część tych ostrzeżeń, które usłyszała siostra, siostra Elena, e... dotycząca wojny, która jest przez rządzących władzę jako promowana i pokazywana. I teraz... Tak, bo, bo o, idea jest taka. Są grzechy. Ludkość rzekł Duchowieństwo. Matka Boska kilka razy oferowała, jak uratować sytuację. Mudli, drożsanie, nawrócić ze spowiedzią, dalej. Ludzie nie chciał słychać, wtedy teraz jest dobry, nie słyszeli, jaka kara będzie. Mhm. Tych ostrzeżeń nie wolno zakopywać, ale należy je zazdrośnie strzec, aby nowe pokolenie. To, które zostanie ocalone z wielkiej plagi, wiedziało, że ludzie i narody zostały we właściwym czasie ostrzeżone, aby powróciły do Boga. Ludzie zostaną ukarani zgodnie z długami zaciągniętymi wobec sprawi boskiej sprawiedliwości. Wszyscy będą patrzeć z udręczonymi duszami, niebo stanie się czerwone, burza będzie ognista i rozpęta się po całym świecie. To interesujące, bo to są orędzie w 1955 roku. To dużo przed. Mm -hmm. Bo jest ludzie, mówią, nie, to już bi, bo, bo taka wojna, taka wojna. Nie. Tu e, oni wszyscy mówią, matka Boska mówi, i Elena Lena jelo mówi, o, specjalna kara. Kara będzie specjalnie ostra, tyle, że jest, nie jest jak inne, że już byli. Czyli mm -hmm. ten cały ogrom zła, który widzieliśmy choćby podczas II wojny światowej, to jeszcze nie jest. To wszystko, co możemy zobaczyć, jeśli, jeśli prze, przeżyć lub też, lub też nie, jeśli ta ludzkość się nie, nie nawróci, z tego by tak, wynikało. Tak. Zniszczenie i śmierć przyjdą na świat. Nadejdzie plaga, jakiej nie widziano w historii ludzkości. Ciekawe, to uh -huh. jest dokładne, co mówi Matka Boska z Akita. Tylko, że uwaga, siostra Elena, błogosławiona Elena, umarła dużo przed Akita. On umarła w 1961 roku. Matkiewiczka Sakita jest 1973 rok. Mm -hmm. Ale jest dokładnie ten sam słowo. to też w kilku tych objawieniach, o których rozmawialiśmy, się, powtarza się te przerażające, przerażające słowa, że y, ta, ta, jest to plaga, której nie widziano w historii ludzkości. A wydaje się, że no, cóż, przepraszam, tak mówię, cóż więcej możemy zobaczyć, tyle zła, ile się wylało. Ale jednak warto o tym pamiętać, że to jeszcze nie było najgorsze. To jeszcze nie było najgorsze. Druga wojna światowa była okropna. Mm -hmm. Ale druga wojna światowa była, była kara do Rzechy, że zrobiłem <grywa> w ten momencie A teraz jest dużo gorzej niż druga wojna światowa. dużo gorzej. Jest i też kara, którą się możemy Tak, i kara oczywiście będzie dużo gorsza. Mm -hmm. Ale tak, szanowni państwo, zawsze o tym mówimy, bo teraz rozmawiamy o tej takiej części przerażającej, ale pamiętajcie państwo, bo o tym zawsze mówimy z panem Waldisem, że to wszystko prowadzi do nadziei. I, tak, o tym, tak. I o tym za chwilę też oczywiście nie, nie, nie będzie. Mówić, no dobra, w tej jest tak fatalny. Jest tak, kończymy, żeby ktoś że... właśnie nie wyłączył naszego nie. programu, że jest tak strasznie źle, że właściwie nie ma co robić. Nie, nie, nie. To... nie Matka Boża tak nie działa. Tak. Yy, z... Tak. Spadnie z nieba na wszystkie narody Ziemi. Bezbożni zostaną zniszczeni z powodu zniewak popełnianych przeciwko Bogu. Część ludzkości zostanie zniszczona. Świat legł w gruzach. Rosja zostanie spalona. Nadejdzie spustoszenie i śmierć. Jakiego jeszcze nie widziano na ziemi. Ci, którzy nie chcą odpokutować ze swojej winy, wszyscy zatoną w morzu ognia. Włochy zostaną częściowo ocalone. Rosja spuści wszystkie siły zła na wszystkie narody, i w danym momencie zniszczy najlepszą część mojego stada. Ta przejdzie oczyszczenie, które zostanie uznane za najpoważniejszą plagę w historii świata. Nadejdzie wojna, która zniszczy ludy i narody. Ludzie będą chodzić po trupach. Rosja przygotowała tajną broń przeciwko Stanom Zjednoczonym, Francji i Niemcom. Wojna jest blisko. Ren będzie pełen trupów i krwi. Cały świat zostanie zniszczony w wojnie. Rosja będzie spalona. Zniszczenie i śmierć zapanują nad światem. Broń masowa nie tylko zniszczy armię, ale także najświętsze rzeczy, dzieci i chorych. Po tej wojnie nastąpi, nastąpi bezpośrednia, bezpośrednia kara boska. I no właśnie, to, to jest... E, że oni wszyscy mówią, że pierwsze będzie e, kara, że my, ludzie, te, te narody, jedno czy przeciwko drugie, ale to ro, ro, człowiek robi czy człowiek. Mm. I e, kilka razy znowu ten słowo Rosja. No Matka Włoska, mm. Fatimska mówi o Rosji, błędy Rosja. I, i, bo to nie, to nie są błędy, bardzo dużo ludzi myśli, nie, to jest polityka, nie jest polityka, to są błędy moralne. Bo to prawda, że komunizm nie tylko błędy ekonomiczne i tak dalej. Są specjalne błędy moralne. Musimy pamiętać zawsze, że Rosja był pierwszy kraj, że miała aborcję i do dzisiaj ma aborcję. To był pierwszy kraj, który homoseksualizm. teraz robią całe, całe ten, nie potępią i tak dalej, ale to był pierwszy kraj, który bał. Wszystko, co było niemoralne, oni, oni byli pierwsi Pierwsza, pierwsza wojna odwarta, przeciwko rodzina kto to robił? z radziecki. Właśnie, znaczy, że to jest w końcu miejsce, w którym powstaje komunizm, tak. oczywiście tam we współpracy z Niemcami, trzeba sobie powiedzieć. Tak, tak, ale, ale, ale właśnie, to jedno i drugi kraj no, dopuszcza się wielo, wielkich zbrodni, nie znaczy. tylko takich dosłownych, ale też właśnie takich ideologicznych, które prowadzą tak, tak. do... Tak, komunizm, mhm. są jest to samo, inne kolory. Uhum. Otóż to. Ale właśnie o tej Rosji warto pamiętać w kontekście właśnie też, też orędzia Fatimskiego. Tak. Na, niebie, na niebie, przepraszam, pojawi się chmura. Przepraszam, ale tu teraz mówimy, że po ta, ten kara, ta tak, wojna tak, właśnie, bo... człowieka, też Bóg oddaje z kara. karę. I, I kiedy Bóg to robi, też On karę specjalne ten sła ludzie. To będzie specjalne to ten złoż. Też. Będą czerpieć ten dobry, ale specjalny też. Czyli tak jeszcze raz zresumujmy, to według tego, co usłyszała siostra, błogosławiona siostra Elena, czyli jest wojna, czyli jakiś wielki konflikt, to są ludzie między sobą, a potem niestety jest kara. Niestety jest kara. Na niebie pojawi się chmura, która wzrośnie i zaleje ludy i narody. Chmura czerwona, jak ogień, przejdzie przez niebo. Wszystko to będzie trwało trzy dni i trzy noce. W ciągu tych trzech dni... Trzeba zostać w domu, i trupy pokryją całe ziemię. Nadejdzie rano i poprzedzi go straszliwy huragan wiatru, który wstrząśnie wszystkim. Potem sam Jezus Chrystus pojawi się w obłoku i krzyk sprawiedliwości rozlegnie się po ziemi. Wszyscy zaczną blednąć i drżeć ze strachu. Po tym przerażającym krzyku, gęsta ciemność ogarnie całą ziemię i wybuchnie straszna burza ogniowa, która spali całe zło. Zobaczysz, jak, ciało, jak ciała niegodziwców rozpadają się w dymiących kawałkach. Będą szukać jaskiń, aby się schronić, ale na próżno. Musimy zawsze zwracać e, uwagę na to. Pierwszy punkt jest, że to, to są e, obawienia prywatne. W tym sensie to nie jest dogmat, koszula, mm -hmm. tylko że gdy e, widzimy, co Matka Boska mówiła w La Salette. wiemy, co ona mówiła w Fatimie, wiemy, co ona mówiła. E fakita. Wiemy, że ten święty mówi to, ten drugi błogosławiony mówi to, i wszyscy mówią to samo. E, musimy traktować to poważnie. To, no, to nie jest, a no dobre, to są obawienie prywatne, wtedy to nie obowiązuje, wtedy ja w ogóle. Ta, tak nie jest. To, to by było niesprawiedliwe. Uh -huh. Musimy to, to patrzeć, jak jest, w ten sposób jest. Że to jest. Prawda, prywatny nie jest dogmat, ale gdyby się powstało tyle razy to samo... E... No tak, to warto się nad tym Bra, zastanowić. Warto na to ale, z... też, ale też nawet jeśli popatrzymy, jeżeli słyszeliśmy o tej diagnozie tutaj, którą usłyszała siostra Elena, ale przecież inne objawienie też mówiliśmy na tym etale, ten, ten moment diagnozy, no wystarczy się rozglądnąć. I powinno zapytać, cóż tu się nie zgadza? No to się wszystko zgadza. I, i kryzys w Kościele, i demoralizacja, i władcy świata, którzy nie wiem, chcą wojen, i ci wszyscy, którzy na tym zarabiają, etc., etc. I uwaga, że tu w Polsce jesteśmy dużo, ale dużo lepsze niż inne miesze, <noise> specjalnie na kryzys Kościele. Tu jeszcze są spowiedzi, tu jeszcze uh -huh. są procesje, tu jeszcze są pielgrzymki. Ale jest nam kraj, że spowiedź, że to jest jak wygrać na totoloto. Literalnie, to jest tak rzadko i tak, tak nietypowe, że musimy literalnie biegać księdza, czy on pamięta, jak się spowiedzi i to, to akceptuje. I, I teraz pomyślmy, jakie są konsekwencje dla życia duchowego takiej sytuacji, tak. kiedy spowiedź jest, jak to Pan ujął, jak wygrana w Totolotka. Ja, jak są konsekwencje? Nie, nie, praktykuje sakramenty, są nieznane. Są kraje już, Krzest jest nietypowy. Jako... To był moment, że każdy dziecko mm -hmm. katolik miał kszest, to normalne, ale dzisiaj już nie jest tak, w kilku krajach. Wtedy e, 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 musimy pamiętać, że, że to jest e, Elena jest we Włoszech, jest jeszcze ma trochę wiele, ale są jeszcze, że już jest prawie zniszczony. Mm -hmm. no właśnie to, że w naszym kościele parafialnym jest dużo ludzi my sami chodzimy czy do parafialnego, czy, czy do innego, to też nie powinno nas jakoś uspokajać, bo oh, jest, jest dobrze, bo, nie, nie, bo, bo się bo z tym zgodzić. to, to, to wszyscy te orędzie są dla świata. Mm -hmm. Jak to jest nasz świat ogólnie. Oczywiście nasz świat są lepsze, mieszy i gorsze. Dzięki Bogu Polska jest jeden lepsze. Tu mamy tyle, tyle, na przykład narożaniec, mamy rożenie na granicy, mhm. tak, ten narożaniec tak. publiczny, to jest piękne. Są kraje, że to absolutnie nie ma. Ale to z tego też należy, też przede wszystkim mi się wydaje, wyciągnąć takie zobowiązanie, pewną odpowiedzialność, że jeżeli u nas ta wiara jeszcze Mniej lub gorzej jest przechowywana, to to jest odpowiedzialność jednak za wszystkich, że nie, że, a niech nie, nie, tak, tak. Nie, nie, oni to robią. Tak. A my tutaj jesteśmy tacy wspaniali, z, tak. jak to się ładnie mówi, z butami do nieba pójdziemy. Tak, tak. nie, nie, nie. Niestety też kryzys jest tu u nas, ale musimy patrzeć ten poziom znaczy, to, co, to, to, co pan nas na początku powiedział, że powinno nam wszystkim zależeć na tym, aby wszyscy. Jak najwięcej przynajmniej ludzi poszło do nieba, nie poszło do piekła. To jest takie proste, ale, ale oczywiste. Ale wracamy tu mhm. do tematu. Jest interesujące to, że y, dobrze, będzie ta kara, ale to nie jest koniec. To nie jest koniec świata, to nie jest, że świata, świat. Nie. Matka Boska mówi: no dobrze, po tego będzie moment, gdzie ludzie się nawrócą, wracamy. I Matka Boska będzie ochronać Ci y, osobę, Jest słysząc, co ona mówi. I na przykład modlą. I na to mamy następne. Uh -huh. Czyli tak, przechodzimy do tej właśnie drugiej części. Matka Boża będzie chronić swoje dzieci i nastąpi odrodzenie Kościoła. Nieliczni, którzy pozostaną, odnajdą ponownie swojego Boga. Nawet dobrzy umrą ze strachu. Ale Matka Boża powiedziała, że pojawi się na ziemi i ocali wszystkich dobrych od plagi, a szczególnie tych, którzy odmawiają jej Święty Różaniec. I to jest dlaczego jest tak ważne. I e, widzimy, że jeden raz, dwa razy, trzy razy, zawsze Różaniec. Fatimie, każdy raz Różaniec. Fakita, Różaniec. Tu Różaniec. Bo Różaniec jest, teraz nasza ochrona jest duchowa. Sytuacja, e, e, jak są brony teraz, brony atomowe, to, to wszystko jest bardzo, bardzo niebezpieczna. To nas ochrona. Bóg zawsze nas ochrona. To jest dlaczego musimy modlić. I modlić Rożanie, To jest dlaczego są piękne inicjatywy, jest są tu w Polsce, aby modlić publiczny rożaniec. Musimy to robić. E, gdyby możliwe idziemy też do ten rożaniec. Są męski rożaniec, jest żeński rożaniec, e, rożaniec na granicy. Musimy to popierać. Uh -huh. Bo to jest bardzo ważne. Właśnie tego, tego nie można nie dostrzec. Jak właśnie ta, ta prosta Modlitwa przez wielu krytykowana i takie mówią, no klepanie, zdrowasiek, ale to jest nieprawda, jaka to jest wspaniała, nie tylko broń, ale wspaniała, wspaniała forma właśnie uwielbienia Boga przez, przez, przez Maryję. Ilu świętych przecież promowało, jeśli można spół, współczesny język użyć, tą modlitwę również. Tak, ale nie tylko to. Proszę pamiętajmy, że plan wrogów koszoła, jeżeli wiara zostaje ukryta teraz w koszyle. Ale potem nawet nie w, w koszeli, zostaje zniszczona. I to jest tak. dlaczego pokazać publicznie, że my mamy wiarę, my no. chcemy Boga, my modlimy, to jest potrzebne. To no tak, bo to jest ewidentny konflikt. Z jednej strony słyszymy, tu się słyszy, że chce się wyrzucić tego, wyrzucić naszego Pana, Matkę Bożą ze szkół, rodzin, warsztatów, społeczeństw w sumie. A z drugiej strony tutaj Panu, nie wiem, czy zamierzony cytat z pieśni My chcemy Boga my w chcemy książce Boga, w szkole tak. i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie. To i, i to jest, dlaczego e, chcemy, chcemy tu specjalnie mówić dla wszystkich: proszę, modli zdrożaniet. Prywatne, gdy jest e, normalne, ale też każdy raz, jak będzie publiczne, proszę to robić. Publiczne, pokazać nasza wiara. My ukrywamy naszą wiarę. Otóż to w miejscach publicznych, w, w środkach transportu i tak dalej, również można odmawiać dużo. Tak mówi się stracić czas, ale można, a nawet trzeba, choćby pomodlić się na różańcu, jakie wspaniała, wspaniały to będzie czas poświęcony Matce Bożej e, i naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Więc tak, właśnie, czy... ja, ja, ja skończę z tego. Proszę zwracać uwagę na, na tę sekwencję, mm -hmm. gdzie zawsze jest to samo. Są kilka jeszcze błogosławionych świętych, gdzie my, e, mieli E, orędzie, e, przepraszam, mieli wizję, mieli owe Matka Boska i zawsze na ta linia. Kilka bardziej specjalizowane, na przykład ojciec Rois, na, 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 na liturgia, e, bogosobny, palał więcej, jak szatan pracuje w ten świat, ale zawsze z ta linia. I że na końcu, jak mówiła Matka Boska Fatyska, jedno pokalany serce zatriumfuje. Otóż to, właśnie w takim kontekście też my się staramy to ukazywać i o to warto, warto patrzeć. Szanowni Państwo, zanim jeszcze zakończymy, ponownie Państwa uwadze polecę apostolat Fatimy, tu dzisiaj o Fatimie też między innymi mówiliśmy. Wspólnota wyjątkowa osób, które szerzą orędzie fatimskie, budzą sumienie Polaków. Jak do niej dołączyć? Wszystko w opisie tego filmu, okolicznościowy baner, tablica, więc, więc warto warto się z tym, z tym zapoznać. A to był program Czas Maryi, bardzo dziękuję. Pan Waldis Grisztańs. A ja nazywam się Łukasz Karpiel. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia. Szczęść Boże.